Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami piąty odcinek The Acolyte i bezapelacyjnie jest to jak na razie najlepszy odcinek serialu. Nie chcę się tak bardzo zgadywać we wstępie, bo o tym pogadamy za chwilę, po prostu ten odcinek jest wspaniały, no i tyle w temacie jak na razie. A jeśli chodzi o rzeczy do omówienia, to tym razem ponownie mamy ich sporo. Tak jak w przypadku trzeciego odcinka, gdzie warto było skupić się na wszystkim co się w nim zadziało, tak samo będzie i tym razem. Zanim jednak przejdziemy do omawiania, to chciałem bardzo serdecznie podziękować moim znajomym, których poznałem w tym oku na Prykonie, za wspólną dyskusję po obejrzeniu odcinka. Zdecydowanie bardzo im pomogła przypisać scenariuszu do filmu, no bo nie ukrywam, odcinek jest dość potężny jeśli chodzi o wydarzenia i samo ciężko byłoby im to jakoś zgrabnie opisać. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję. I myślę, że to tyle we wstępie, nie chcę się tu za bardzo zgadywać, bo ten odcinek i tak będzie długi, także bez spędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. A więc skoro omawiamy cały odcinek, to zacznijmy od początku. Zaczyna się on ciągiem dalszym rozpoczętego w poprzednim odcinku pojedynku z mistrzem, czyli Kimiem, ale do tego co sądzę na temat tajemnicy kto skraja się za maską przejdę później. Jednak co do pojedynku to zaskakujący jest fakt, że Kimi bez większych problemów walczy sam na chyba pięciu Jedi jeśli dobrze policzę, i był sobie w stanie z nimi poradzić, a do tego kilku z nich dezaktywował miecze świetlne. To właśnie jest jedna z rzeczy o której dowiedziałem się w trakcie dyskusji, gdyż kompletnie nie miałem pojęcia jak tego mógł dokonać, a bardzo mnie to ciekawiło. Na szczęście od mego znajomego dowiedziałem się, że w Gwiezdnych wojnach występuje mineral zwany Kortozis. Pojawia się on kilkukrotnie w komiksach oraz w teologii Fauna, a jedną z jego właściwości jest możliwość przetrwania uderzenia miecza świetlnego oraz dezaktywacji jego ostrza. No i wszystko wskazuje na to, że to właśnie tego materiału Kimi użył do budowy swej maski oraz osłony na rękę, która fachowo nazywa się Karłasz i była np. przykład elementem zbroi naszej polskiej Husaj. Taka mała ciekawostka historyczna. W ogóle co do Kortozisu, to nie wiem czy to gdzieś było już wcześniej wspomniane, to jest również w stanie zablokować falę ogłuszającą z Brastea, bo gdy osza strzela do Kimia, to ten praktycznie nic nie odczuł a jak dla mnie to by było trochę zbyt OP, że taki minerał może zablokować właściwie wszystko, bo gdyby tak było, to byłby w dość powszechnym użytku przez chociażby Imperium, nawet jeśli byłby trudno dostępny. No a takiego powszechnego użytku nie widzimy, więc wydaje mi się, że tu raczej nie maska zadziała, a kim użył do tego mocy. To również dotąd się nie zdarzyło, bo jedyne co mieliśmy wcześniej pokazane, to blokowanie faj ogłoszającej za pomocą miecza świetlnego, ale myślę, że Bokada, za pomocą mocy, jest jak najbardziej na miejscu. Patrząc na to, że Kairoen był w stanie zatrzymać normany pocisk z Brastera, to jestem w stanie uwierzyć, że Kimi mógł zrobić coś podobnego. Ale nie tym się głównie będziemy zajmować, zatem przejdźmy do tej najbardziej istotnej części odcinka, czyli sekwencji walki między Solem i Kimiem, oraz czasami innymi członkami dużyny. Tutaj też, co innych członków dużyny, to kto by się spodziewał, że skończą tak jak skończyli? Jackie przebita drugim mieczem schowanym w pierwszym, to też chyba w ogóle jakaś nowość, a Jot ze skręconym karkiem. Jednym słowem, wow. No ale ok, okej, jest to przede wszystkim pojedynek między Solem i Kimirem. No i właśnie, Kimirem, gdyż potwierdziły się przypuszczenia, że to właśnie on skrywa się za maską. Nie będę ukrywał, byłem tym faktem rozczarowany. Do samego końca miałem nadzieję, że jednak będzie to ktoś inny. No ale mimo tego, to fajnie było zobaczyć go w akcji i głównie skupiłem się na tym, jak wspaniałe były sekwencje walki. Zapominając o tym, jaki posiadacz czerwonego miecza świetlnego w nich uczestniczy. No i co tego posiadacza, to mimo wszystko, że jednak jest to Kimmy, to jakąś historię musi mieć i możemy się nad nią pozastanawiać. Tutaj głównie moją uwagę przykuły dwie rzeczy. Pierwsza to to, że Sol nie widząc jeszcze twarzy swojego oponenta, powiedział, że wyczuła znajomy zło. A później, gdy mamy tę scenę ze zwiastuna z pytaniem, jak się nazywasz, Kimi odpowiedział mu, żeby zwracać się do niego per sit. Więc okej, okay, na 100% mamy reprezentanta ciemnej strony mocy. Ale czy na pewno mamy tutaj pełnoprawnego sita? No sam nie wiem. Takie wprost powiedzenie o sobie, że jest się sitem, trochę mi się nie klei i daj powody u mnie wątpliwości, czy Kimi aby nie jest osobnym typem, który dowiedział się co nieco o sitach i się nimi zainspirował. Jednak z drugiej strony, czy faktycznie byłby w stanie tak samemu dojść do takiego poziomu? No raczej nie. I to właśnie przemawia na korzyść tego, że jest jednak jednym z rodów. A co do kwestii jego ujawnienia się i stoczenia otwartej w akwisty Jedi, co też mi nie pasowało, no to sam zainteresowany powiedział, że wybije wszystkich, którzy go widzieli, no i po kłopocie. Dlatego, chyba, jednak bardziej skłaniałbym się w kierunku tego, że jest prawdziwym Sitem, a do odmiany względem swoich kolegów po fachu, takim, który nie ma jakiegoś konkretnego planu na podbój świata. W poprzednim odcinku zastanawiałem się nad tym, jaki Kimi ma cel, dlaczego wziął na swoją ucznicę akurat Mei i dlaczego kazał jej zabić właśnie tą czwórkę Jedi. I w tym odcinku osobiście udzielił nam odpowiedzi na pierwsze z tych pytań. Jak sam powiedział, jest wściekły na to, że to Jedi ustają, jakie panują zasady wśród użytkowników mocy. No, i najprostszym sposobem, żeby coś w tej sprawie zrobić, jest pozbyć się kilku rycerzy i tym samym ukoić swój gniew. No ale skoro powinien się ukrywać, to przydoby się mu ktoś do pomocy, czyli właśnie uczeń. A dlaczego wybór padł akurat na Mei? Tak jak mówiłem wcześniej, kluczową rolę w tym odegra kwestia chęci z zemsty dziewczyny, którą postanowił wykorzystać. Ale oprócz tego, zastanawiałem się, dlaczego to akurat oni stali się celem. Skoro chciał pozbyć się paru Jedi, by zaspokoić swoją rządzę ze zemsty, to mógł kazać Mei wybić pierwszych lepszych, nie musiał akurat tych. I w dyskusji padł taki argument, że to była jej próba jako Akoity: czy będzie w stanie stawić czoło tym, którzy odebrają jej wszystko. A poza tym, to czwórka rycerzy jest idealnym przykładem tego, o czym mówił Kimi: przyszli do Wiedź i powiedzieli im, że nie, nie ma mowy, nie możecie szkodzić dziewczynek, my to zrobimy. Zatem, pozbycie się konkretnie tych Jedi jemu samemu dałoby o wiele większą ulgę, niż gdyby na ich miejscu znalazł się ktoś inny. Jednakże na tym nie koniec, ponieważ jest jeszcze coś w kwestii wyboru tej czwórki. Jak powiedziałem wcześniej, Sol stwierdził, że czuje w kimirze znajome zło. No i tu nasuwa się pytanie, jak to jest możliwe. Czy spotkał chłopaka wcześniej, czy coś ich łączy? Jak najbardziej coś może być na rzeczy i myśląc o tym w trakcie naszej dyskusji stworzyliśmy pewną teorię, która moim zdaniem bardzo dobrze spina całą historię w jedną całość, jeszcze bardziej tłumaczy motywację chłopaka oraz odpowiada na tytułowe pytanie odcinka, czy jaką tajemnicę skrywają Jedi. Zanim jednak do niej przejdę, to muszę wspomnieć o dalszej części rozmowy, mianowicie oprócz tych słów ze strony Sola skierował on zarzut w strony Kimia, że ten ukrywa swoją twarz za maską. Chłopak mu w odwecie odpowiedział, że nie pozwoli mu na czytanie w myślach, oraz odzysknął mu hipokryzję w kwestii ukrywania prawdziwej twarzy przed swoim uczniem. I w tym momencie już wiemy wszystko, także przejdźmy do Troi i ponownie cofnijmy się 16 lat wstecz do akcji na będok. Z odcinka trzeciego mogliśmy się dowiedzieć, że May wściekła, że Osha chce odejść, wywołała pożar w świątyni, w wyniku którego zginęła cała rodzina piźniaczek. Na szczęście na miejscu zjawił się Sol i ratował Osze. May co prawda się nie udało, ale jak wiemy, koniec końców również wyszła z tego całą. I już wcześniej słyszałem głosy na temat tego, że czy to faktycznie możliwe, żeby pożar pozbawił życia cały kran wiedźm? Ciężko w to uwierzyć. Z tego powodu padła propozycja, że może to Jedi pozbyli się rodziny bliźniaczek. Wykorzystali całe zamieszanie, wprawowali do świątyni i wybij wiedźmi co do jednej. W ten sposób eliminowali zagrożenie z ich strony i mogli nas spokojnie zająć się bliźniaczkami. I tu moglibyśmy już w sumie zakończyć, ale wymyśliliśmy coś jeszcze: coś bardzo ciekawego. No bo tak, kilkukrotnie z ust May, i w przeszłości, i w teraźniejszości padał zarzut, że Jedi zrobi oszy pranie mózgu. I wiecie, moglibyśmy traktować to tylko jako wyraz buntu przeciwko całej sytuacji. Ale co jeśli jest w tym zielenko prawdy? Wyobraźcie to sobie: Czwórka Jedi wchodzi do waszej świątyni. Mówi, że nie wolno wam wychować córek po swojemu i że je zabiorą. Wiedzą, że jedna z nich nie chce, to się nią w ogóle nie interesują, ale druga gdzieś tam wewnętrznie ma chęć podążyć za nimi, a jest trochę niepewna, no to używają swoich sztuczek i mącą jej w głowie. W wielkim skrócie, chodzi o to, że Jedi mieliby zmanipulować osze za pomocą mocy: po pierwsze, żeby namówić ją do dołączenia do nich, a po drugie, żeby zmienić jej wspomnienia. Może na przykład dziewczynka widziała, że to oni zamordowali którąś z jej matek, albo sama osza dopuściła się czegoś złego. Ale żeby nie utracić potencjalnego członka zakonu, wymazali to z pamięci i zastąpili je wspomnieniem, że za wszystko odpowiedzialna jest May. A co do May, to mogło być tak, jak proponowałem w pierwszym odcinku, czyli porzucili ją na pewno śmieć, gdyż uznaje, że nie warto jej ratować. I Osza to widziała, ale to również wymaza jej z pamięci. Albo mnie już chyba wyobraźnia ponosi, nie wiem. No dobra, ale co ma z tym wspólnego Kimi? Wpadliśmy na taki pomysł, że mógł być obserwatorem tych wszystkich wydarzeń, bo razem ze swoim mistrzem akurat wtedy znajdował się na Bendok, co tłumaczyłoby to, że Sol czuł znajome zło, bo mógł zdawać sobie sprawę z jego obecności te 16 lat temu. Zresztą ta obecność Sithów na planecie i przyglądanie się wydarzeniom z ukrycia była idealną okazją na uświadomienie chłopaka, jak bardzo Jedi są zi, skoro dopuszczają się takich rzeczy, by wszystko było tak jak oni zechcą. Możliwe nawet, że to on, w tajemnicy przed swoim mistrzem oraz samą May uratował dziewczynce życie, bo uznał, że może kiedyś warto byłoby się z nią zaznajomić. Ale pozostaje jeszcze kwestia, skąd miałby znać się z Jodem, no bo Jod chwilę przed śmiercią powiedział, to ty, no to znaczy, że go zna. Tutaj mam dwie propozycje. Pierwsza, taka prostsza, że znajdzie się od małego i odbył był świadkiem zabrania Kimi'a przez Sita. A jemu również pamięć została wymazana, na szczęście nie w takim stopniu, żeby w ogóle zapomniał o jego istnieniu. A druga, zdecydowanie bardziej ciekawa, to taka, że Kimi pewnego dnia przybył do świątyni Jedi na Korsnap, żeby porozmawiać z Oszą i przekonać ją, by do niego dołączyła. Może chciał, żeby obie bliźniaczki były jego uczennicami. W sumie byłoby to dość ciekawe. Lecz wtedy trafił na Joda, a tego przepędził, jednakże zapamiętał jego twarz. Później młody Jedi mógł odbyć na ten temat rozmowę z Solem, a jej świadkiem byłaby Osha. Uznałaby wtedy, że coś jest nie tak, a to pchnęłby ją w kierunku odejścia z zakonu. Jak dotąd nie mamy wyjaśnione w jakich okolicznościach odeszła, no więc może w takich, czemu nie. I tym sposobem omówiliśmy już prawie cały odcinek. Jedyne co nam pozostaje to samo zakończenie, czyli to, że May potrzyła się pod Oszę i udała się razem z Solem na Coruscant. Tutaj mam trochę dylemat. Między tym, czy dziewczynie udało się oszukać mistrza i ten nie domyślił się, że nastąpiła podmiana, w trakcie dyskusji pada konkretna propozycja, jak miałoby to wyglądać, czyli to, że smutek po śmieci Joda i Jackie uśpije jego zmysły, albo May ukradł swoją obecność w mocy, przez co nie dał rady wyczuć, że to ona, a z drugiej strony raczej byłbym skłony pójść w kierunku, że wie, która to bliźniaczka i celowo zabał się sobą, żeby móc ją zamknąć w więzieniu. Natomiast co do oszy, to znalazł ją Kimi, no i zdecydowanie wie, która to z dziewczyn. Pewnie teraz jej pomoże, później wyjawi prawdę i tym samym spróbuje ją przyciągnąć na swoją stronę, no bo skoro jej go zdradziła, no to będziesz szukał nowego ucznia. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym wszystkim co tu powiedziałem. No po prostu standardowo komentarze są do Waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Szczerze Wam powiem, że nie spodziewałem się tego, że ten odcinek wyjdzie po 10 minut, no i mam nadzieję, że przez te 10 minut się dobrze bawiliście, zwłaszcza że dość dawno nie było takiego dłuższego odcinka, bo wszystkie ostatnie były tak 5-6 minut, więc myślę, że taka odmiana była jak najbardziej na plus. No i widzimy się jeszcze niedługo w omówieniach kolejnych odcinków Akoity i może w końcu w czymś jeszcze, bo mam pewien. Pomysł, ale nie mam się kiedy za to zabrać. Ale może w końcu pojawi się film z jakiejś innej tematyki. Nie wiem, czas pokaże. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Papa.